Dziękujemy za wsparcie na Patronite dobry Państwu. Witamy serdecznie w podsumowaniu amigowych wydarzeń roku 2023. Przed państwem dwoje wspaniałych prowadzących amigowców, remigiusz Remix Kolasa oraz Rafał Mufa chyba. Jedziemy. Jedziemy. Podsumowanie amigowego roku 2020. czeń 2023 Na OS4 Depot zamieszczono aktualizację sterownika AHI przeznaczoną dla Amiga S 4, która służy do obsługi kart dźwiękowych PCI Express zgodnych ze specyfikacją chipsetu Intel HD Audio. Wśród zmian autor wymienia usunięcie z miksera dodanego w poprzedniej wersji ograniczenia nagrywania dźwięków wyłącznie 16-bitowych dla programów którego nie obsługują większych rozmiarów nagrywania, np. HDRED czy Audio Evolution 4. Dodanie przełącznika na potrzeby bufora formatu nagrywania, a także pojawiła się obsługa chipu Amiga One X1000. Sterownik do działania wymaga Amigo 4.1 Final Edition Update 2 oraz archiw wersji co najmniej 6.6. Edgar Schwon przygotował uaktualnienie środowiska X-Windows System 11 dla Amigo S4, które wcześniej znane było jako Cygnix. Wersja 1.7 wprowadza nowości w obszarze uruchamiania zewnętrznych programów, zdalne uruchamianie, dodanie Unixowego i Amigowego Shell'a, ponadto duża liczba poprawek i aktualizacji komponentów. Archiwum z wersją podstawową i opcjonalnymi programami dostępne do pobrania na OS4 Depot. Dostępna jest wersja 1.4000 firmware dla kart Warp1260 i Warp560. Wprowadzone zmiany, oprócz mniejszych poprawek, obejmują: obsługa sprzętowych duszków w trybach RTG, dodanie sprzętowego przyspieszania funkcji BitTemplate, BitPattern, bit Complete. Poprawki w zakresie wyświetlania ekranów większych niż rozdzielczość. Archiwum do pobrania ze strony projektu. Artur Jarosik przygotował port gry XCOM 2 Terror from the Deep. Port początkowo planowany był dla Amix akceleratorem Vampire, jednak z uwagi na długie czasy ładowania został zaniechany i finalnie dostępny jest wyłącznie dla kart PyStorm. Więcej informacji oraz archiwum z portem do pobrania ze strony autora. Firma A-Cube Systems rozpoczęła częściową wysyłkę długo oczekiwanych nowych płyt głównych SAM 460 LE, LE czyli Limited Edition. Niestety nie wszystkie zamówienia będą mogły zostać zrealizowane w terminie z uwagi na błędy zgłaszane przez kontrolery kart sieciowych na niektórych płytach podczas testów, które firma przeprowadzała przed wysyłką sprzętu. Zgłoszono już reklamację do wykonawcy, który zgodnie z zapowiedzią dośle poprawne elementy w połowie lutego. A teraz łączymy się ze studiem numer dwa, gdzie znajdują się nasi eksperci. Witamy! Wiemy, że walka z nepotyzmem w kanałach informacyjnych trwa, jednak, no, zupełnym przypadkiem, nasi bracia bliźniacy z redakcji AMI Wiadomości postanowili w roli ekspertów. Obsadzić właśnie nas. No postaramy się dobrze wywiązać z powierzonej nam roli. Także Witamy witają serdecznie. Was. Remigiusz Remix, już z Kolasa. I Rafał Kolas. tak. Więc co tam w styczniu ciekawego, ja bym chętnie tutaj e, wspomniał o Warpie 1260, o aktualizacji firmware'u. To jakby moja działka. Oczywiście też chciałem poinformować, że w obecnych czasach wersja firmware'u to już jest. 5.05, więc to już całkowicie się rozwija, ale w czwórce dodali pełną obsługę RTG, więc no, chylę czoła twórcom Warpa, że cały czas to rozwijają i coraz bardziej dopracowują swoje dzieło, więc no, czapki z głów. Znaczy generalnie myślę, że mhm. akurat nie będziemy tutaj się rozwijać nad konkretnymi poszczególnymi zmianami w, tam w wersji firmware'u, bo to się co chwilę zmienia, tylko właśnie chyba ten news był taki, taką okazją, by podkreślić, że właśnie, że to jest fajny, interesujący projekt, że to jest ważne, że rozwija się cały czas, że to jest, no można powiedzieć, chyba najszybsza Amiga, klasyczna 68K bez jakiegoś tam wsparcia przez FPGA, czy inne jakieś dziwne rozwiązania, tylko na oryginalnej motoroli, chociaż oczywiście no, z, tym, z dostępnością tej motoroli bywa problem, a to potem jeszcze będzie jeden news, o którym też pogadamy, o, o dostępności części, No ale ja, ja oczywiście... Dodam... Tak. Tylko, że jeszcze dodam, że wiadomo, nie będziemy gadać co tu każdy firmware robił, tylko w naszym AMI mhm. Świadku Rzeczywiście każda aktualizacja jest ważna, bo w naszym amigowym światku czasami jest tak, że coś się powstaje, a potem jakby umiera. A tutaj widać, że projekt żyje. Tak, tak, i to już od wielu lat. Natomiast ja, jako oczywiście sympatyk Amigi ENG, jednak y, newsem miesiąca uznałbym y, wprowadzenie do sprzedaży sam 460 LE. Bo jednak fajnie, że ten sprzęt dla Amiga OS4 cały czas jest w ciągłej sprzedaży, bo nie zawsze tak było. Czasami bywały lata, że po prostu żadnego nowego sprzętu nie szło kupić. Tutaj oczywiście płyta jest stara i znana, bo już została wprowadzona na rynek 13 lat temu, co powodem do chluby nie jest. Natomiast to już jest kolejna modyfikacja tej płyty, i tutaj fajna rzecz jest taka, że Oddalono odległość między gniazdem PCI Express a PCI, dzięki czemu no teraz użytkownicy tej nowej wersji SAM mają lepszą możliwość obsadzenia kart graficznych. Nie muszą tam szukać jakichś małych, pasywnych kart jednoslotowych, tylko mogą sobie pierwszego, lepszego, np. Radeona RX, który zazwyczaj jest jednak kartą dużą, wsadzić i działać. Także, no i też dodam, że to jest y, mimo wszystko wciąż najtańsza, najtańszy sprzęt dla Amigo S4, wiadomo te sprzęty tanie nie są z natury, ale tu jest bodajże 890 euro i już wiemy, że to będzie, że to jest taniej niż wersja, y, niż cena w jakiej będzie sprzedawany tabor, czyli A1222. A1222. Tak? Tak. Ale generalnie taką kosmetyczną, bo płyta jest stara, ale mm -hmm. taka kosmetyczna zmiana w sensie konstrukcji tam została zastosowana, nie? czyli no. to tego. Tak, tak, na mm -hmm. lepsze można powiedzieć. To co myślę, że możemy posłuchać Wchodzimy. naszych prezenterów w studiu numer jeden. Tak jest, łączymy się, halobaza. Hmm. Hmm. Luty 2023 Maria Renards Revenge to gra inspirowana serią Castlevania. Gracz wciela się w postać Marii, młodej łowczyni wampirów, która wspólnie z pomagającym jej ptakiem musi przedrzeć się przez cztery światy opanowane przez potwory. Tytuł powstał przy wykorzystaniu silnika Scorpion. Pozycja jest darmowa, choć za włożony trud można autorom zapłacić dowolnie przez siebie ustaloną kwotę. Do działania wymagana jest Amiga 1200 lub Amiga CD32 z pamięcią FAST. Dystrybucja realizowana jest w postaci archiwum LHA lub obrazu ISO lub wersji przygotowanej pod emulację pod Windows oraz jako paczka dla A500 Mini. Pojawił się kolejny port gry na systemy MorphOS oraz Amiga OS4. Tym razem jest to Death port pc -towej gry z 96 roku, a jego autorstwem dzielą się porówno równo i Beeshilly. Do działania gra wymaga najnowszej wersji biblioteki SDL2. Porty można pobrać odpowiednio z serwisu MorphOS Storage oraz OS4 Depot. Z Aminetu można pobrać nową wersję przeglądarki AmigaWeb, w skrócie Aweb. Została zbudowana na bazie kodu w wersji 3.5.0.9 jednak przy użyciu najnowszego AMI-SSL SDK umożliwiając tym samym otwieranie stron szyfrowanych najnowszymi certyfikatami SSL. Dla systemów AmigaOS 4 oraz MorphOS przygotowany został port gry Fallout 2 Community Edition. Jest to reimplementacja silnika gry Fallout 2 z zachowaniem grywalności oryginału, jednocześnie wieloma poprawkami, które mają wpływ zarówno na kwestie wizualne, jak i samą rozgrywkę. Do działania niezbędne jest posiadanie plików z oryginalnej wersji gry. W wersji dla Amiga OS4 filmy przerywnikowe występujące w trakcie gry są obecnie niestety wyłączone. A w wersji dla systemu Morph OS, określone jako beta, działają, lecz posiadają różne zakłócenia w trakcie ich odgrywania. A co o wydarzeniach z lutego myślą Remik i MUFA? No więc mamy luty, kochani. Dla mnie z lutego no to oczywiście Maria Arena's Revenge. Świetna gierka, bardzo zbliżona do Caselwani. Caselwanie będziemy omawiać na naszym kanale to dość dogłębniej, bo wspaniały remake. Oczywiście nie stoi tak wysoko jak sam remake oryginalny Caselwani, ale gra jest naprawdę świetna, płynna, no jest cholernie wymagająca, bo przyznam szczerze, że wczoraj troszeczkę sobie pograłem, doszedłem do trzeciego levelu, ale jest naprawdę wymagająca. No ale graficznie rzeczywiście robi robotę. Okej, okay, nie jest to poziom remake'u Castlevanii, ale naprawdę zacny tytuł, więc zdecydowanie polecam. No znaczy, tutaj też chciałem podkreślić, że ona, o ile pamiętam, jest w, na enginie Skorpiona, czyli można powiedzieć, jest na gotowym silniku zrobionym do robienia gier, a mimo wszystko trzyma poziom. No, ja widziałem gameplay, bo nie grałem, ale wierzę ci na słowo, że jest na pewno grą trudną. Zresztą jeden z naszych widzów podsunął nam temat kiedyś do na pewno do wzięcia pod uwagę czyli przedstawienie najtrudniejszych, najbardziej wymagających gier na Amigę. Myślę, że no, to jest temat ciekawy. Nie wiem czy Maria by się tutaj łapała, czy jest aż tak trudna. Ale znaczy się Tu od siebie bym dodał, że te gry, powiedzmy starsze, one były trudne w tym, że była jakby niespójność mechaniki jakby z granat brak testerów i tak dalej, stare czasy po prostu. Były hardkorowe ze względów konstrukcyjnych. A Maria z kolei jest już taką, takim przedstawicielem nowego gatunku gier, nowego projektowania, może inaczej, nowego projektowania gier, że ona jest trudna w założenia przez twórców. Że jej się idzie i tak wykuć na pamięć i da radę to ogarnąć. A, a tamte, poprzednie gry z poprzedniej epoki były tak trudne, że one nie były testowane i często, gęsto ta trudność wychodziła przypadkowo twórcom. Nie? Ale... A, a tutaj... Mhm. Czy to jest zrobiona, już w takim razie dopytam, na typowo stary styl, że nie wiem, tracisz te trzy życia i zaczynasz od pierwszego levelu, czy są tam tak, jakieś y? tak. czyli, czyli jest <laughs> Klasyka, arty klasyka, arty klasyka. <laughs> klasyka, ale idzie ją wy, wyryć na pamięć, idzie ją wyryć na pamięć, że, że yy, no, idzie to po prostu wymasterować, o może w ten sposób, nie? No ja, A rzeczywiście tak. też y, kolizja postaci jest bardzo dobra, więc tutaj nie ma też znowu problemów z tego tytułu, a to też w starych grach się często zdarzało. nie? Yy, że mimo że oklepałeś coś na pamięć, to kurczę, i joystickiem nie byłeś w stanie w ten Pixel trafić i to i znowu. Pff. Ale to znowu temat rzeczywiście na inny odcinek. No tak, nie będziemy się dużo rozgadywać, właśnie, bo, właśnie, bo nam to podsumowanie zajmie kilka godzin. No ja powiem więc krócej, że oczywiście dla NG też wyszły jakieś gry w lutym, ale nam. No... Mój ulubiony tytuł, jeden z lepszych z lat młodości, nieamigowy tytuł, którego gdzieś tam ogrywałem na pc jako jedną z nielicznych gier, też ogrywałem na DOSBoxie pod Amiga One X5000, gdzie chodzi całkiem fajnie, czyli Death Rally powstał dla Amiga S4 Port, ale on jest właśnie, niestety, o ile Ty możesz powiedzieć, bardzo dużo dobrego o tej Marii. Ja tu powiem o mnóstwie niedoróbek. Tam yy, nie działa dobrze muzyka, też tempo gry jest niezadowalające, więc odnotowuję, że jest, ale nie będę się tu wiele nad tym rozwijał. Polecam jednak chyba wersję na dosboxa, chyba że poprawią ten port i myślę, że możemy posłuchać ja co. Właściwie na temat The dodał tylko, że odpalałem też wersję na klasyka na oryginalnej 40 jest to. To się odpala, ale to jest według mnie raczej no. jednak niegrywalne. E, no, można pograć na UPAD. No, podejrzewam, że w latach 90. bym to ograł i bym powiedział: Wow, tak. Hmm. Jest grywalne, ale dzisiaj uważam, że nie jest. A na prototypie jak najbardziej. Więc e, jak ktoś ma Pistorma, czy inne cuda, czy Vampirka, to zdecydowanie. I ten port jest tam ok, nie? Bo mi się właśnie... Złapałem. Mi się właśnie wydaje, o ile ja pamiętam, bo chyba tutaj nie będzie ujęte, bo też no wybraliśmy, nasi bracia bliźniacy wybrali po kilka najważniejszych newsów miesiąca, nie każdy jeden. Zresztą może dodajmy przy tej okazji, że oczywiście dziękujemy tutaj redaktorom PPA za trud i pracę w tworzenie wiadomości, bo nie będziemy ukrywać, że większość z tego, co tu było czytane, to są w jakiś tam sposób lekko zmodyfikowane, a niekiedy wręcz jeden do jednego newsy z portalu ppa.pl. Także polecamy tą stronę, jeśli ktoś nie zna, ale chyba nie ma Amigowca, który by nie znał. Natomiast wydaje mi się właśnie, że o ile w lutym była ta wersja dla morfosa i Amigo 4 to ten i dla klasyka był jeszcze potem poprawiany do pieszczany jakoś na jesień albo w połowie roku i dlatego być może ten port mhm. jest nawet lepszy niż, niż port na NG. Zresztą z tego, co mówisz, to tak wynika. Dokładnie. Włączymy się ze studiem. Tak jest. Marzec 2023 Firma Airsoft Software przygotowała nową, dziesiątą już wersję programu Hollywood o kodowej jej nazwie Excelsius. Tym razem autorzy wprowadzili m.in. prawie 100 nowych komend. silnik czcionek został rozszerzony o mechanizm wtyczek oraz możliwość tworzenia obiektów wektor tekst. Ponadto warstwy można grupować oraz łączyć. Dodano obsługę kilku specyficznych elementów składu i łamania tekstu. Obsługę menu kontekstowych, wtyczek systemów pików, a wersja Amigo S4 obsługę Amiga Input. Dużo jest również zmian optymalizacyjnych oraz poprawek błędów. Program dostępny jest do nabycia w sklepie firmy. Osoby, które nabyły wersję 9 w 2023 roku, aktualizację do wersji 10 otrzymają za darmo. Dla użytkowników wcześniejszych wersji dostępne są zniżki. Daniel Jedlicka przygotował dla amigo S4 aktualizację programu autorskiego RAVE. Edytora plików dźwiękowych. Program jest od pół roku konsekwentnie rozwijany, a autor stale dodaje do niego nowe funkcje i możliwości. W najnowszej wersji dodano liczną grupę usprawnień dotyczących zapisu plików. Dostępny jest import oraz eksport plików dźwiękowych w formacie RAVE, zapis do formatu OGG, poprawka zapisu plików IFF8SVX z obsługą stereo, usunięcie ograniczenia zapisu plików WAVE tylko do trybu PCM, przepisano funkcję zapisu do formatu MP3. Dodatkowo pojawiły się inne zmiany, jak np. przyciski zapisu oraz pauzy w odpowiednich listwach narzędzi w GUI. Program do działania wymaga Amigos 4, Final Edition Update 2 oraz komponentów z NChaser Core. Kilka miesięcy temu Hugues, Huno, PowerPC i Noel przygotował pierwszą kompilację beta gry Doom 3, do której testowania mogli przystąpić wszyscy chętni. Nie zdecydował się jednak wówczas na pełny publiczny relays, gdyż jego celem było zoptymalizowanie silnika gry do poziomu pozwalającego uzyskać 30 klatek na sekundę na komputerach Amiga One X5000 dla rozdzielczości 1920x1080 i ustawieniach grafiki ultra. Wynik ten pozwala nie tylko na w miarę komfortową rozgrywkę, ale też pozwala przebić rezultaty innych systemów operacyjnych na PowerPC Takich jak Linux 27 FPS oraz Mac OS 29 FPS w 1600x1200 dla Maca G5 2,5 GHz w wersji PCI Express. Wyznaczony cel został osiągnięty, zatem od dziś każdy chętny może już bez ograniczeń pobrać amigowy port gry oparty o projekt REM3. Pozostałe cechy publicznego wydania to Użycie JPEG Turbo Library ze wsparciem AltiVec dla komputerów Amiga One X1000. Wykorzystanie nowej ZLIB 1.2.13 z października 2022 roku. Szybsze ładowania danych z pliku PK4. Opcjonalna możliwość użycia specjalnego haka dla oświetlenia i cieni, pozwalającego uzyskać dodatkowo 3 fps. Tryb renderowania ARB. Wyświetlanie grafiki bez efektów, przeznaczony dla słabszych konfiguracji, na mocniejszych, czyli np. X5000 plus Radeon RX 560, umożliwia osiągnięcie wyników w time demo do 47 klatek na sekundę. Tryb renderowania ARB2, będący natywnym trybem gry Doom 3, ze wszystkimi efektami i odświeżaniem grafiki na poziomie 20 fps dla komputerów, X5000. Tryb renderowania GLSL. Autorski tryb będący efektem prac optymalizacyjnych prowadzonych przez Huno ze wszystkimi efektami pozwalający uzyskać w Time demo wynik powyżej 30 FPS. Więcej informacji oraz archiwum do pobrania można znaleźć na stronie autora projektu. Dla systemów Amigo S4 oraz Morphos dostępny jest port F Heroes 2. Jest to niezależnie stworzony silnik gry Heroes of Might and Magic 2, który do działania wymaga danych z oryginalnej gry. Dla przypomnienia, tytuł stanowi jedną z części słynnej turowej gry strategicznej datowanej na drugą połowę lat 90. Billwood przygotował podwersję dla systemu MorphOS na bazie którego powstała wersja dla AmigaOS 4. Harald Kenning przygotował dla AmigaOS 4 sterownik NVME jest to otwarta specyfikacja protokołu zapewniającego dostęp do pamięci Flash w postaci dysków SSD przez magistralę PCI Express. Sterownik jest zgodny z wersją NFONE 2.0C i do działania wymaga adaptera PCI Express na M2. Przetestowane zostały dyski Samsung 970 EVO 1TB oraz Western Digital Black SN770 1TB. Więcej informacji o sterowniku, zastosowaniu i planach na przyszłość można przeczytać w archiwum ze sterownikiem, które dostępne jest na OS4 Depot. Co z wydarzeń marca? Skomentują amigowcy w naszym studiu. No więc tutaj z marca, dla mnie bardzo ciężko wybrać newsa, więc tutaj raczej głos oddam przyjacielowi. No tak, marzec chyba miesiącem. NG, tu same newsy dla Migi NG i same dobre. No ja jednak na pierwszym miejscu postawię Hollywood 10. Tutaj te paski żółte, które widzicie na ekranie, to były na przykład tworzone w tym programie. Lepiej mi się wygodniej tworzy nim niż nawet w powiedzmy korelowskim pinacle Video studio, gdzie bym musiał więcej poświęcić czasu na przerabianie tych tytułów, żeby to tak umieścić, więc fajna rzecz, do wielu rzeczy można to tego programu użyć nie tylko oczywiście do tak prostych jak te paski, ale też do robienia aplikacji, gier, zresztą polecam co nieco na ten temat napisałem też w moim corocznym podsumowaniu na blogu. Też yy, wczoraj sobie podejrzałem ankietę na PPAPL na najlepszy program roku. Dla Amigo S4 i tam też prowadzi Hollywood. Tak tam więc... głosowałem. A tak więc, no właśnie. Ja też. Tak więc. Dwa głosy były. Nie, no było więcej. Ale prowadzi okay. więc zasłużenie. Ale też myślę, że ciekawą rzeczą jest ten sterownik NVME dla Amigo S4, bo to znowu otwiera przed nami świat jeszcze lepszych, jeszcze szybszych dysków twardych. Oczywiście, żaden, żaden, żadna płyta amigowa nie ma, powiedzmy, złącza M2, ale są odpowiednie konwertery na PCI Express 1, które takie złącze oferują i to działa, było testowane. I pomimo, że jest to jakaś tam przelotka, to i tak transfery według testów są szybsze niż na oryginalnym złączu SATA. W zasadzie tu każdy news wymaga omówienia, bo i, i w Heroes, moja ulubiona gra z młodości, czyli druga część serii Heroes of Might and Magic, no super nieziemskiej serii, nad którą spędziłem nie wiem pół życia i to jest wreszcie fajnie dopracowany port, wreszcie ma rozwiązania lepsze w oryginale, dużo ma rzeczy zaczerpniętych z Heroes of Might and Magic 3, czyli najlepszej jakby części z tej serii, także też polecam o dumie 3 nie będę mówił, bo, bo już było powiedziane o nim dużo, ale został wydany wreszcie publicznie dla każdego. No i Rave 1.6 autorski program do sampli też polecam, jeśli ktoś się para muzyką, to bardzo fajny edytor. I co? I jedziemy do naszych y, kolegów ze Studia numer 1. Tak jest, łączymy się. Halo baza. Kwiecień 2023. Firma Hyperion Entertainment zamieściła na swojej stronie oświadczenie, że zwyciężyła w procesie sądowym, który został jej wytoczony 14 grudnia 2017 roku przez firmę Cloanto oraz Amiga INC ITEC, LLC i Amino Development Corporation. Sąd oddalił wszystkie zarzuty przedłożone przez powoda, orzekając rację firmy Hyperion. Dla przypomnienia, firma Cloanto. Zarzuciła firmie Hyperion przekroczenie uprawnień nadanych w porozumieniu z 2009 roku w zakresie naruszenia praw własności i znaków towarowych AmigaOS i Amiga One oraz dystrybucji plików ROM Kickstarta 1.3 oraz systemu AmigaOS 3.1 na terytorium USA. Podczas Party Revision 2023 miała miejsce premiera czwartej części gry Box. Skądinąd z omawianej na naszym kanale. Jest to platformówka, w której sterujemy postacią Kubo i eksporujemy świat. Pierwsze trzy części powstały przy wykorzystaniu silnika Backbone i cieszyły się dość dużą popularnością. Część czwarta to przeskok technologiczny w kierunku silnika Scorpion oraz odświeżona strona graficzna. Gra dostępna jest do pobrania za darmo. Planowane jest również wydanie fizyczne. W dniach 7 do 10 kwietnia miała miejsce kolejna edycja kultowego party Revision. Po trzech latach impreza nareszcie powróciła do swojej stacjonarnej formuły i odbyła się w hali Everg w Niemczech. Firma Hyperion Entertainment przygotowała AmigaOS 3.2.2.1, który jest zbiorem poprawek do ostatnio wydanej wersji 3.2.2. Dotyczą one głównie usunięcia błędów związanych z powolnym działaniem Reaction w programach korzystających z Page Gadget. nieprawidłowego działania Data Type GIF na Amigach z procesorami 68000, błędu w działaniu Icon Edit przy korzystaniu z Cyber Graphics. Pojawił się najnowszy numer Amiga Friendship oznaczony numerkiem 3. Tym razem w formie PDF-a, ale za to ze zwiększoną dawką ciekawych artykułów. Amiga Friendship to pismo charytatywne, z którego cały dochód przeznaczony jest na wsparcie naszego amigowego przyjaciela Krzysztofa Sirleo Żegleń. WUS, łączymy się z naszymi ekspertami. No więc tutaj w kwietniu Hyperion zwycięża batalię sądową z Kluanto, co osobiście prywatnie uważam za coś pozytywnego. Więc jak Ty się do tego odniesiesz? Przyjacielu? No ja, ja osobiście uważam dokładnie tak jak Ty, chociaż, jak wiadomo, zdania na ten temat są podzielone. Gdzieś tam w podsumowaniu kwietnia nasz kolega, który prowadzi stronę amiga.org.pl i podcast, który robi tam podsumowania miesięczne, to w podsumowaniu kwietnia uznał to za bardzo, bardzo, bardzo złą wiadomość. Ale też w sumie nie jest tajemnicą, że jego sympatie zawsze były po stronie Kloanto. Natomiast no, ja uważam, że jednak obiektywnie no, Hyperon robi dużo więcej. Kloanto w zasadzie robi ten sam emulator od 20 lat, tam jakieś kosmetyczne poprawki wprowadza i odcina kupony, a co pokazują newsy z kwietnia, czyli jakieś tam aktualizacja, na przykład niewielka, bo niewielka, ale jednak do s 3 2 2, to jednak y, to idzie do przodu dzięki Hyperionowi właśnie. No Kloan to jakoś nie zebrał grupy programistów i, i nie jest jakoś zainteresowany rozwojem Amigo S3. I też powiem zakulisowo, chociaż za dużo nie mogę mówić, ale jako tester widzę, że też y, się rusza coś po stronie Amigo S4. Nie wiem, czy to jest bezpośrednio wynikiem tego, że właśnie Hyperion jakby Mniej czasu teraz musi poświęcać, nie wiem, na upłacanie prawników, a, a ma więcej czasu na inne działania. No ale prawda jest taka, że po stronie Amigo S4 też widzę teraz ostatnio większy ruch. Też powinny się pokazać gry nowe, więc coś tam Hyperion działa. I myślę, że dla przeciętnego człowieka to jest jednak y, dobra wiadomość, bo lepiej jak wygrywa firma, która coś robi, coś wydaje, niż taka firma, która no, wydaje tylko emulator dla pc No, poprawiłbym tylko to, że nie dla zwykłego człowieka, tylko dla zwykłego amigowca. A o, tak. zwykły człowiek <laughs> nawet nie wie o istnieniu Cloento i Hyperionu. Ale no. ja jeszcze od siebie parę groszy dodam, że dla mnie Cloanto, no właśnie odcina kupony. I tak jak mówisz, i tu się z Tobą zgadzam w całej rozciągłości, że takie małe update'y tego emulatora, niech chłopaki kielicha walną, dogadają się i naprawdę razem, by, gdyby to połączyć, to byłoby naprawdę super, nie? Bo no to jest takie bezsensowne szarpanki są, nie? I, i, I wydaje mi się, że gdyby Amigowcom parę dolców dołożyć do tych sprzętów, łyknęliby to, nie? Przełknęliby tą pigułę, a, a oni byliby przynajmniej jakoś tam te dwie firmy usatysfakcjonowane. A rzeczywiście, no, to dla mnie to jest firma, która odcina kupony od czegoś cały czas i nic nie rozwija tak naprawdę. Nie? A Hyperion rzeczywiście, no, mm -hmm. rozwija. No wiadomo, są teraz takie sprzęty jak Amiga 500 Mini, gdzie, no, można na tych X-startach zarobić pieniądz, więc też z drugiej strony nie dziwię się, że to walczy. I, I walczy też Hyperion, bo no, są zainteresowani na, na tą spuściznę Amigową. No, ale jak pokazują doniesienia z różnych imprez typu Amiga 38, Germany, panowie spotykają się twarzą w twarz czasami na jakichś negocjacjach. I Więc kto prawdy... wie, może i, i dożyjemy kiedyś takich chwil, co dziś wydaje się mało prawdopodobne, że się pogodzą i jeszcze będą współpracować. No, oby. No właśnie, ja jeszcze tylko dodam od siebie, właśnie, bo o to mi też chodzi, że. Tutaj brakuje takiej po prostu współpracy, bo ja rozumiem, o co oni walczą. No wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale gdyby po prostu połączyć siły, to tak jak my, Amiga Bez Ściemy, klasykowiec, Amiga Nowej Generacji, jeden kanał, jedziemy. Więc no, niech się panowie dogadają i zakończą spory i rozwijają Amigę. No tutaj jeszcze z tych newsów takich ciekawszych, no to wydanie Amigowego Friendship numerek trzeci bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. No, więc no, też taki ciekawa, ciekawy pomysł, ciekawa realizacja. No, no i ciekawy news, więc tutaj, jakby, według tak. mnie. No, warto przede, wspomnieć. Przede wszystkim ciekawe pismo. Pismo, które w zasadzie prawie, że nie ma wad, bo porusza w znacznej większości swojej objętości publicystykę. A publicystykę lubi każdy, bo z testami technicznymi to różnie bywa. Jednego zainteresuje to, jeden jest muzykiem, jeden jest grafikiem, jeden tam lubi śliwki, drugi czereśnie można powiedzieć. <laughs> Natomiast publicystyka o amigowej historii, o, o historii, nie wiem, demo sceny, historii Komodor, Amiga, innych firm i tak dalej. To każdy lubi poczytać. I jedyna dla mnie wada tego pisma to jest taki nieuregulowany i niezbyt częsty cykl wydawniczy, cykl wydawniczy ale dla wszystkich, którzy czekają na numer czwarty mam dobre newsy, dobre wieści. Wiem, że jest przygotowywany i, i w tym pierwszym kwartale powinien no chyba 2024 roku ten czwarty numer wyjść. No to super. No to łączymy się ze studiem numer 1. Maj 2023. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią firmy Mutation Software ruszyła sprzedaż gry Cyberpunk 2 Next Generation. Gra jest strzelaniną z widokiem z góry przeznaczoną dla jednego lub dwóch graczy. Tytuł dostępny jest w dwóch wersjach dla AMD CD32 w postaci cyfrowej. Oraz dla AMIX z chipsetem AGA w kilku wariantach dystrybucji pudełkowa i cyfrowa, wraz z dokumentacją. Na stronie znajduje się również wersja demonstracyjna, a oryginał gry jest obsługiwany przez WHD LOAD. Z okazji ukończenia gry autor uruchomił ankietę, z której chciałby uzyskać informacje na temat tego, jakie są oczekiwania społeczności odnośnie kolejnych tytułów firmy. Można oddać swój głos na wydanie pudełkowe gry WIS, wydanie *Wiz* dla CD32, kompilację gier ze Steiny Mutation Software, jak również jedną z trzech nowych produkcji, których oczywiście jeszcze nie ma, a zaprezentowane grafiki mają wyłącznie charakter obrazowy. Ankieta trwa do 1 czerwca 2023 roku. Dostępna jest nowa wersja Minimic. Oznaczono numerem 1.97 ITX. Została zaprojektowana w taki sposób, aby pasowała do obudowy Mini ITX i zgodnie ze standardem zasilania ITX. Płyta posiada stosowną główkę do podłączenia DUT LED i przycisków. Dużym usprawnieniem tej wersji jest dodanie 2 MB pamięci FAST, co daje łącznie 6 MB. Ryan Dixon przygotował dla Amigo S4 nową wersję emulatora Mednafen. Program potrafi emulować Apple II, Atari Lynx, Neo Geo Pocket, WonderSwan, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Virtual Boy, PC Engine, Super Graphics, PC FX, Sega Game Gear. Sega Genesis Mega Drive, Sega Master Systems, Sega Saturn oraz jest najdokładniejszym emulatorem konsoli Sony PlayStation, jaki znajdziemy dla Amiga S4. Oddajemy głos do naszych komentatorów. No, z maja zdecydowanie wybieram Minimiga. Świetny projekt, który widać na załączonym newsie rozwijany. No i, i tutaj, jak najbardziej mi się podoba sama, Myś już pomijam samego Minimiga i jego pomysł na siebie, tylko że wreszcie poszli w format bardzo standardowy, czyli Mini-ITX, gdzie obudowy od PC-ów można za grosze kupić i sobie obudowę dostosować do tego, jak się chce. Więc nie trzeba jakimiś chałupniczymi metodami drukować czegoś na drukarkach 3D, tylko po prostu kupimy płytkę, która jest ładna, zgrabna, pasuje do standardowych obudów dostępnych na rynku. Super, przemyślana płyta, bo przyjrzałem się jej już teraz dokładniej. Nie, naprawdę rewelacja, więc jak ktoś potrzebuje takiego, taką powiedzmy Amigę w FPGA i, i żeby to ładnie na biurku wyglądało, zdecydowanie polecam, więc news jak najbardziej do podkreślenia. No tak, tutaj zbyt wiele wiadomości ciekawych nie było w maju. To był to chyba jeden z mniej ciekawych miesięcy, więc właśnie chciałem powiedzieć, że, no nie, żeby to źle nie zabrzmiało, że na bez ryby i rak ryba, ale ok, ja się tu w pełni po prostu zgadzam, że to była najciekawsza wiadomość maja. Obudowa fajna, mała, zgrabna, wszystko fajnie, mało zamknięte, płytka praktycznie mieszcząca się w dłoni. To też fajne. Natomiast no, jedyne co nie jest tutaj fajne według mnie, to jednak cena, bo te 390 dolarów no, to nie jest konkurencja dla kogoś, dla takiego powiedzmy, zwykłego, przeciętnego kowalskiego, który chce mieć sprzęcik mały na biurku, żeby sobie pograć. Dla Kowalskiego jednak nie, dla Anigowca tak. Mini, <noise> Yy, yy, to, to wiesz to jednak Amiga 500 Mini potrafi kosztować w promocji nawet i 390 zł, więc razy 4 mniej, a tak normalnie to przynajmniej razy 3 mniej więc no cenowo nie jest to na pewno to samo no ale, ale jednak... zgadzam się, że ja tak. tutaj stanę w obronie Mini Miga yy, co do ceny i tak dalej, no jednak w A500 Mini dostajemy nakładkę, nakładki, nakładki, nakładki emulatorów całą bazę Oczywiście no, jak włączyć to tego nie widać Ale dla takiego Rdzennego Amigowca No jest to rażące a tutaj włączasz sobie W FPGA jest emulowane czyli Nie ma jakiegoś Amibery Winuae Innych cudów więc tutaj cena Jak najbardziej ja bym, jest dla mnie do przełknięcia bo wyobrażam sobie ile trudu włożyli wyprodukowanie tego i tak dalej więc Ja jednak stanę po stronie minimiga a nie na A500 Mini, gdzie to tak w sumie dość prosto można zrobić, bo wykorzystali po i gotowe oprogramowanie. Można powiedzieć, że Amiga 500 Mini jest dla niedzielnego Amigowca, dla tak. takiego, który z, z, nie ja wiem, ja tak skończył uważam. z Amigą 30 lat temu i widzi fajne pudełeczko w kształcie klawiatury, a to jest dla rdzennego Amigowca, jak uznałeś, no znaczy, i niech ja tak, tak będzie. Uważam. Ja tak uważam, naprawdę, no, no. bo ja rozumiem też ile trudu było w wymyśleniu i odtworzeniu tego w FPGA, bo sam temat gdzieś tam przerabiam, więc, no. No ja kibicuję bardziej Minimigowi, a 500 Mini to, tak jak Ty powiedziałeś, dla gościa, który 30 lat temu zagrał w Super Froga, o widzi fajną obudowę, podłącza i gra sobie w Super Froga, okej, okay, nie? No dobra. To wszystko wiemy, co było w maju, więc czekamy, co nasi koledzy w studiu powiedzą o wydarzeniach z czerwca. Czerwiec 2023 JPV z grupy Reno przygotował aktualizację graficznego klienta FTP o nazwie Rnoxfer. Dostępne są natywne wersje dla AmigaOS 3, AmigaOS 4 oraz MorphOS. Program posiada przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny oparty na amigowym MUI. Wspina też protokół SSL, TLS z użyciem AMI SSL wersji 5. Minimalne wymagania to Amiga OS 3.0, procesor 68020, 8 MB RAM. Tristam Island to przygodówka tekstowa przygotowana przez Hugo Lambrade która zadebiutowała pod koniec 2020 roku. Gra wzoruje się na stylu zapoczątkowanym przez firmę Infocom i korzysta ze stosowanego przez tą firmę Interpretera. Obecnie rozpoczęła się również przedsprzedaż pudełkowej wersji gry, której dostępność została zapowiedziana na 1 sierpnia 2023 roku. Za cenę 35 euro w kartonowym opakowaniu znajduje się dyskietka 3,5 calowa z grą, karta microSD z obrazami gry w innych wersjach, Dokumentacja w formacie A5, poradnik do gry, pocztówka, podręcznik, jak grać w gry, Interactive Fiction, naklejki Plakat A3 oraz próbka skały. Dla Amiga OS 4 powstał port platformowej gry 3D Super Mario 64, która zadebiutowała w 1996 roku na platformę Nintendo 64. Recenzję gry w wersji dla Amiga OS 4 można przeczytać na blogu Amiga One Zone. Cameron Armstrong przygotował amigowy program wykorzystujący technologię chatbota ChatGPT. Od teraz, amigowcy również mogą rozmawiać ze sztuczną inteligencją natywnie, wykorzystując do tego Amigę. Program dodatkowo korzysta z Narrator Device, dzięki czemu bot może czytać treści. Amiga GPT do działania potrzebuje AmigaOS 3.2 lub AmigaOS 4 procesora 68020, dostępu do internetu. Ami SSL 5.9 oraz konta OpenAI z aktywnym kluczem API. The Oregon Trial to tekstowa gra przygodowa rozgrywana w czasie rzeczywistym. Akcja rozgrywa się w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych. Gra do działania wymaga Amiga s 3 AHI, karty graficznej, szybkiego procesora oraz 30 MB pamięci. Grę można pobrać po zapłacie kwoty minimum 2,99 dolarów amerykańskich. Co o wydarzeniach miesiąca powiedzą znawcy Amigowego przedmiotu? No, czerwiec tutaj wybraliśmy jednogłośnie, że tematem. GPT. Newsem miesiąca jest Amiga GPT, czyli klient czata GPT. I tutaj to jest w zasadzie klient zrobiony pod Amigo S4 i pod Amigo s 32 bo on wymaga jakiejś tam klasy nowszych reakcji, które nie są dostępne w starszych systemach. Choć wydaje mi się, że później wyszła jeszcze pod koniec roku jakaś poprawka, która umożliwiała też odpalenie tego na starszych systemach, ale nie jestem pewien. Na pewno w czerwcu nie było możliwa. Natomiast wybraliśmy tego newsa jako pretekst do ogólnie do podzielania się z wami refleksją, że to ten 2023 rok to jednak bardzo duża rewolucja sztucznej inteligencji. Według mnie można by go nazwać rokiem stojącym pod znakiem właśnie AI, bo naprawdę no, rozwinęło się to straszliwie i my tu z wielu narzędzi korzystamy, chociażby nie wiem, transkrypcja tekstu, która będzie. Pod tym filmem, tak, żeby ludzie z zagranicy nas mogli oglądać i zrozumieć. To też będzie właśnie realizowana przez AI, ale tak naprawdę to i w zakresie obrazu, i w zakresie dźwięku się tym posługujemy. Już nawet sobie żartowaliśmy, że niedługo nie będziemy potrzebni, bo AI zrobi za Pan nas przydech. wszystko, ale oczywiście. Tak, ale oczywiście tak nie jest, jednak no 90% pracy to jest człowiek, to jest nasza inwencja, nie będziemy się tutaj na pewno jakby usztuczniać. Tam, gdzie może pomóc w sprawach technicznych, gdzie może nam zaoszczędzić pracy przy jakichś konwersjach, obróbkach, no to będziemy stosować, ale oczywiście będziemy dla was cały czas naturalni. Ale o nas to jeszcze porozmawiamy potem, a teraz oddaję do Ciebie głos, co Ty myślisz o tym temacie. No, zdecydowanie fajnie, że Amigowcy mogą łyknąć tego GPT, chociaż, chociaż trochę. troszkę, ale rzeczywiście teraz mamy styczeń 2024, a od grudnia 2023 mój kombajn, który też korzysta z AI, miał chyba z 15 aktualizacji, więc widać jak to cholernie... Szybko się rozrasta i rzeczywiście te AI coraz lepiej potrafi robić to, do czego zostało stworzone. Więc zdecydowanie, tak jak zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości, ten rok, znaczy tamten rok i podejrzewam, ten też obecny należą do, do AI. No tak, to myślę, że wyczerpaliśmy już temat, i zapraszamy, abyście posłuchali newsów czytanych przez naszych kolegów w studiu numer jeden. Lipiec 2023? LD Stevens uzyskał od firmy Aeon zgodę na przygotowanie publicznie dostępnego poradnika dla potencjalnych nabywców płyt głównych A1222. Autor, będąc testerem, zebrał w nim wiele elementów, o których powinien wiedzieć użytkownik w procesie przygotowania sobie środowiska. Poradnik zawiera również wiele porad, tipsów, testów, jak również listę kompatybilności gier i programów. Strona z informacjami jest stale rozwijana. Achim Pankala przygotował dla s 4 wersję 1.22 portu arkusza kalkulacyjnego Ignition. W najnowszej autor dodał obsługę kodowania UTF-8 w plikach CSV, obsługę więcej niż jednego znaku kropki w nazwach plików. Wyeliminował błąd zawieszania się procesu Arexa przy zbyt dużej ilości komend, jak również błąd w menadżerze czcionek. Dodatkowo dwa tygodnie temu została zaktualizowana wtyczka do obsługi formatu Open Document. Program można pobrać m.in. z Aminetu. Acid Bottle w listopadzie 2020 roku udostępnił port gry Wonder Boy w amigowym wydaniu. Jest to pierwsza część cyklu gier sagi Wonderboy, z czego na Amigę dostępna jest wyłącznie część druga pod nazwą Wonder Boy in Monsterland. Kilka dni temu autor udostępnił aktualizację tytułu, w której wprowadził pokaźną ilość zmian, z czego warto wymienić takie elementy jak poprawki wykrywania kolizji z obiektami, wprowadzenie dodatkowego potwierdzenia wyjścia z gry, dodanie opcji częstszego przyznawania dodatkowych żyć, wprowadzenie funkcji zapisywania najlepszych wyników oraz przyspieszenie wczytywania gry. Amigowy port powstał z użyciem silnika Scorpion Engine i do działania wymaga Amigi 500 z 1 MB pamięci chip oraz 1 MB pamięci fast lub chip. Gra dostępna jest za darmo, ale w ramach własnego uznania można autora odpowiednio wesprzeć finansowo. Drugi tom książki From Walter to One Piece autorstwa Davida Plenesensa oraz Trevora Dickinson'a za kilka dni trafi do sprzedaży, ale już teraz można składać zamówienia. Publikacja skupia się na historii Amigi w latach 2005-2010 i podzielona została na 7 rozdziałów. Książka liczy sobie 288 stron, a jej koszt to 40 euro plus wysyłka, która rozpocznie się 14 lipca 2023 roku. Oprócz wersji papierowej, dostępna będzie również w postaci e-booka. Trzeci, ostatni ton zapowiadany jest na wrzesień 2023 roku. Czas na opiniotwórczy komentarz naszych gości. No, w lipcu zdecydowanie najciekawszy news to książka Odstępów do Wampirów. No ja muszę się niestety przyznać, nie przeczytałem. Ale mój serdeczny przyjaciel nie dość, że posiada. To i przeczytał chyba, więc oddaję Tobie głos. Znaczy, posiadam na razie ten pierwszy, a w lipcu wyszedł już ten drugi. I książka naprawdę jest ciekawa. Tutaj właśnie nie zgodzę się z naszymi kolegami z podcastu Ami Wigilia, którzy lubią niemalże przy każdym odcinku gdzieś tam szpileczkę wbić w, w cztery litery pana Dickinsona i Dejwa Plenesensa, którzy są autorami tej książki, że to trochę odcinanie kuponów. No, być może w jakimś sensie tak, ale jednak jest tam bardzo dużo ciekawych y, rzeczy. Naprawdę dużo też ciekawej historii amigowej. I, i właśnie przy okazji tej, tego czasopisma, o którym wspomnieliśmy, czyli Amiga Friendship, który stoi publicystyką, to właśnie dużo publicystyki jest robione, wiem, na bazie tej książki. Wiem, że na przykład redaktor naczelny, czyli. Marek Hać korzysta z tej książki, zresztą on mi ją polecił. I, I jakieś tam ciekawe artykuły, nawet takie, które nie były szerzej znane, jak historia powstania Amigi 600, to właśnie powstały na bazie tej książki. Także sporo fajnej publicystyki właśnie na bazie tych sępów i wampirów powstało. I ja też nie ukrywam, że właśnie do odcinka, do numeru czwartego tego czasopisma też się co nieco. Posiłkowałem właśnie też materiałami zawartymi w tej książce, także mimo wszystko polecam. Wbrew temu, że niektórzy nie polecają. I to jest rzeczywiście dla mnie chyba najważniejszy news z lipca, bo oczywiście też fajną rzeczą była strona, od czego zacząć przygodę z A1222. Też fajny poradnik, dużo ciekawostek, dużo rzeczy, trików. Benchmarków, no wszystkiego, tylko czas tego, skoro jeszcze nie ma tego tabora na biurkach amigowców, więc to jest no, fajna inicjatywa, ale na razie tak do poczytania, a nie do zastosowania w praktyce. No i chyba to by było na tyle. No ja tutaj jeszcze, bo tak dwa tematy ciekawe zahaczyłeś. Oczywiście z y, książki, jak najbardziej, Japolca, no bo generalnie, no. Im więcej wiedzy, tym lepiej, a nie gorzej. Więc jakby z samej tej tak logiki idąc, to absolutnie pozytywny news. Ale tu zahaczyłeś o dwa tematy, które pewnie poruszymy w innych odcinkach, ale ja tylko od siebie dodam, że jak pamiętam premierę Amigi 600 i widziałem ją tutaj na sklepie Commodore, taki był sklep z logiem Commodore i wtedy zobaczyłem Amigę 600 pierwszy raz, czułem, że coś z nią jest nie tak. Nawet za gówniarza, że coś tu nie gra, że coś, coś tu nie pasuje. I pamiętam, że ja tego nie czytałem w tej książce, tylko chyba we friendshipie o tej historii A600. I polecam artykuł. No kurczę. I wtedy zrozumiałem, że za gówniarza miałem nosa i coś wyczułem, ale nie będę tu zdradzał, <śm> bo no tak. to jest tak ciekawy artykuł, że z kapci wyskoczyłem, yy, czytając go, że wow, super. A drugi temat, yy, który też zahaczyłeś, czyli ten tabor. Jeszcze niedowieziony na biurka amigowców. No, ale dobra, nie będę się rozwodził, bo moglibyśmy tutaj gadać i gadać, a to są tematy tak, na przyszły tak, odcinek, tak nie, ale... Tak. No to co, jedziemy do yy, studia numer jeden, łączymy się z naszymi prowadzącymi. Tak jest. Sierpień 2023 Na kanale Forget and Computer zamieszczony został film w całości poświęcony programowi IMP3. Prowadzący opisuje możliwości programu, przedstawia urządzenie, IMP Box oraz przeprowadza wywiad z Pawłem Nowakiem, czyli UNem, autorem samego IMP3. Dodatkowo, autor pokusił się o napisanie dokumentacji do programu, którą ma zamiar rozwijać. Jak ona wygląda już teraz, możecie zobaczyć na specjalnej witrynie na stronie Forgetten Computer. Swoją drogą polecaliśmy też ten film na naszym kanale. George Walkero Sokianos przeportował dla Amiga S41 silnik Blues, który umożliwia uruchamianie gier francuskiego wydawcy Titus Software. Obsługuje tytuły The Blues Brothers, Blues Brothers Junky Box Adventure oraz Prehistoric 2. Wszystkie tytuły wymagają do uruchomienia plików w wersji MS DOS lub amigowej wersji The Blues Brothers. Zainicjowany 31 października 2022 roku konkurs Ami Game Jam 2022, który odbywał się pod hasłem Sword and Sorcery, dobiegł końca. Zgłoszonych zostało 9 gier, z czego większość nie została jeszcze ukończona i znajduje się nadal w fazie rozwoju. Pozwolę sobie wymienić najważniejsze z nich. Gothic Vania, King Arthur Race of the Round Table, Rastam, Craft. Karavandalf, Roger Declan Zero, Jack in the Pit, the Last Dungeon oraz Holiday. Ostatni z newsów w sierpniu to oczywiście powstanie kanału o nazwie Amiga bez ściemy na polskim YouTubie. Tutaj wydaje mi się, że głos oddamy naszemu lektorowi. Rafał Mufa Chyła oraz Remigiusz Remix Kolasa. Mają przyjemność zaprosić do obejrzenia bądź odsłuchania zerowego odcinka nowego podcastu Amiga bez ściemy. Premierowy odcinek pełni rolę wprowadzającą, mającą przybliżyć odbiorcom założenia dotyczące formuły i tematyki podcastu. W kolejnych audycjach bez zbędnej ściemy będą przedstawiane różne zagadnienia z szeroko pojętej tematyki amigowej. Czasami w bezkompromisowy sposób, odmienny od utartych od lat mitów i powszechnego postrzegania faktów, przez znaczą część Ami Społeczności. Panowie, czy chcecie coś skomentować? No tak. W sierpniu, tu jak już wprowadził do tematu nasz lektor, ruszył nasz kanał, czyli Amiga Bez Ciemy odcinek zerowy. No, działamy już prawie 5 miesięcy, więc myślę, że czas na małe podsumowanie. Wow. Po pierwsze no, dziękujemy za zaufanie i za, za to, że nas tak oglądacie i doceniacie. Właśnie przekroczyliśmy 3000 subskrybentów, no, co jest wynikiem, którego w życiu się nie spodziewaliśmy zaczynając. Też y, odcinki mają no, 8 tysięcy mniej więcej odsłon, więc też jest naprawdę fajne. Oczywiście nie każde odcinki najlepsze, ale nawet te najgorsze mają zawsze tysiące odsłon. Więc ja myślę, że jak na taki niszowy wideo podcast, który jednak koncentruje się nie na ogólnej tematyce retro, nie, nie łączy tematyki retro, nie wiem, z nowymi grami czy z, z indyki, tylko w zasadzie tylko Likta i wyłącznie migowe. koncentruje się na tej. Tak, jednej amidze, no to jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Oczywiście nam się nie nudzi, nie, nie. nas to motywuje do dalszej pracy. Będziemy się dalej rozwijać, mamy nowe pomysły i mógłbym tak dalej i dalej, ale już oddaję głos mojemu współprowadzącemu i współautorowi tego kanału. Nie, no tutaj w pełni się z Tobą zgadzam, z wszystkim, co powiedziałeś. Ja pamiętam ten moment. Jak zaczynaliśmy i ten odcinek zerowy, i teraz sobie też jakby odświeżyłem i wróciłem do tego zerowego, pierwszego, i widać jak się rozwijamy, co jest oczywiście dla mnie mega pozytywne. Nie spodziewałem się takiego odzewu, więc, kochani, no tutaj motywujecie nas do dalszej pracy. Planów na przyszłość mamy sporo, więc to nie jest tak, że my siedzimy i dubiemy się po głowie, kurczę, drapiemy, co w następnym odcinku, wręcz przeciwnie. No, myślę, że cały przyszły rok mamy już jakoś tam w miarę zaplanowany. Będzie sporo niespodzianek. No od siebie dodam tylko tyle, że nie spodziewałem się, jestem bardzo mile zaskoczony i dodam, że z moim współprowadzącym <grym> pracuje mi się znakomicie. Ten duet naprawdę jesteśmy też przeciwieństwami, to jest ogień i woda, ale pozytywnie na siebie działamy, więc podoba mi się współpraca z moim przyjacielem, więc jak najbardziej wróżę bogatą, długą przyszłość. I oby tak było. No ja myślę, że gdybyśmy nie byli przeciwieństwami, tylko w zasadzie, nie wiem, pali się po plecach. Takimi samymi ludźmi, to albo byśmy się już wypalili uh -huh. szybciej, albo by nam się szybciej znudziło, albo albo te audycje by były nudniejsze, a jeszcze tylko uzupełniając ten wątek, który poruszyłeś o planach na przyszłość, to tak mamy mamy po pierwsze Taka obawa, która też mogła gdzieś tam zaistnieć, że no jeśli będziemy się koncentrować tylko na mize, to skończą nam się tematy szybko, to powiem, że, że ta lista, którą ustaliliśmy sobie w styczniu, wcale jakoś, we wrześniu jeszcze wcale jakoś się nie kurczy, bo co chwilę wyskakują innego. nam nowe tematy, i, i z tej listy rzadko kiedy dobieramy, a jak dobieramy, to zawsze coś nowego dopisujemy. Mamy sporo wywiadów już na przyszłość, tu powiem tak górnolotnie, wstępnie zakontraktowanych, mhm. więc na pewno będą wywiady. Będzie wywiad prawdopodobnie jeszcze też w styczniu. Mamy zasadę, że dopóki nie, mamy nagranego, nie nagramy, to, to nie, nie będziemy zdradzać szczegółów, bo no, różnie może być, można się czasami przejechać, coś się może zdarzyć. I jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. Ale śledźcie nasz kanał, regularnie będziemy dostarczać nowych materiałów, więc na pewno, na pewno jeszcze nie raz pozytywnie was zaskoczymy. Zapraszamy. Wrzesień 2023. Shillard Biro przygotował dla Amik klasycznych port gry Star Wars Dark Forces. Jest to strzelanina typu FPS, osadzona w świecie sagi Gwiezdnych Wojen która zadebiutowała w 1995 roku. Port do działania wymaga Amiga OS3, procesora 68040 lub 68060 z FPU, chipsetu AGA lub karty graficznej, 8 MB pamięci FAST, plus dodatkowo 4 MB, jeżeli chcemy korzystać z instrumentów i modułów MIDI oraz plików z oryginalnej wersji gry dla MS-DOS. Autor portów wzbogacił implementację o szereg amigowych funkcji, takich jak możliwość odtwarzania dźwięku przez AHI, czy obsługę gry za pomocą pada od CD32 lub kontrolerów PlayStation podłączonych przez PSX Port. W grę można grać na pełnym ekranie lub w oknie. Archiwum do pobrania z Aminetu. Dostępny jest nowy y, numer magazynu Komoda Amiga+. Plus. Tematem przewodnim są bijatyki, a w związku z tym znalazły się w nim artykuły takie jak Przegląd bijatyk na Amigę i C64, Fighter Od kuchni czy Tajne ciosy do Mortal Kombat. Ponadto recenzje gier 4D Sport Boxing, Agon Man, Geo 2, Franco. Magazyn dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Playlist 3D to kosmiczny symulator, w którym zadaniem gracza jest przemierzenie kosmosu, zbieranie szlachetnych kamieni i eksploracja stacji kosmicznych. Gra została napisana w języku Amos i uruchomi się na emidze 1200 z 4 MB pamięci FAST. Tytuł jest płatny, koszt to 4,90 euro. Po raz kolejny łączymy się z naszymi komentatorami. No, więc tutaj, kochani, we wrześniu dla mnie zdecydowanie takim najciekawszym newsem jest Port Dark Forces. Swoją drogą testowałem go na 40. No i chodzi znośnie, idzie w to pograć, ale troszeczkę trzeba okno sobie zmniejszyć i jak zwykle cofnąć się trochę do lat 90. i powiedzieć: Wow, jak to dobrze chodzi. A na prototypie, no to to śmiga jak cholera. Świetna gierka z Continent, a. Port naprawdę dobrze, poprawnie zrobiony, więc no, dla amigowców wydaje mi się ciekawe mięsko. Tutaj. No, ja też powiem, że zgadzam się w 100%. Tutaj no, Dark Force, jeśli chodzi o wydarzenia września, no, tutaj bezkonkurencyjne. Powstał port dla 68 Koa, a co ciekawe, nie ma portu dla NG. Kiedyś raczej zawsze kolejność była odwrotna. No ale oczywiście grałem na przykład na N.G., bo to jest Star, Star Wars, Dark Force to oczywiście jest yy, pierwsza część serii Jedi Knight. I, I tutaj trzecią część i czwartą część o, o rycerzach Jedi, czyli Jedi Akademii i Jedi Outcast to oczywiście grałem na Amiga OS 4 i, i są to gry świetne, jedne z najlepszych jakie zostały sportowane na naszego systemu, a w jedynkę oczywiście grałem jeszcze w czasach 6 Shiftera, trochę. Grałem też pod Dosboxem, no bo jestem fanem Gwiezdnych Wojen, jak pewnie większość chłopaków z naszych roczników się gdzieś tam na tych filmach wychowało. W ten port jeszcze nie grałem, ale z tego co widziałem, ale też widziałem gameplay na PyStormie, No to to chodziło no, pięknie no, tak, to wiadomo. i szybko. I no cóż, no, pogratulować fanom Gwiezdnych Wojen i fanom Amigi, tak fajnej gry. A powiedz mi, bo wspomniałeś, że w dawnych czasach ogrywałeś to na Shapeshifterze, czyli Ty tam Shapeshifter używałeś, ja tak. bardziej używałem w tamtych latach. A na jakiej tak, konfiguracji tak. konkretnie ogrywałeś to? Na 0,40-33 MHz z kartą, ale graficzną, z kartą nie? graficzną. Jak to chodziło? Tak, 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 tak. No chodziło to mówiąc wprost średnio, więc ja to ogrywałem, ale nie miałem tyle cierpliwości, żeby to przejść w całości, jak gdyby. Wiem, że kiedyś zawziąłem się na Dzboksie, gdzie to już chodzi fajnie. Na X5000, ale. Ja mam tak, że jeśli coś jest na jakimś emulatorze, to ja rzadko, rzadko naprawdę coś przechodzę. Jednak tak. jak coś by było natywnie na moim systemie, to by. składało. Ale przeszedł. Mam, dokładnie A to to nie ma... mam dokładnie to samo. No. Że... Tak tak, no, ja mam wrażenie, no, że grałem no, w jakąś no. betę, nie? Że to no, nie umiem tak, tego określić, tak, ale tak. mam dokładnie to samo. I mimo tak, że gra fajna, klasyk kultowy, to też nie miałem aż tyle cierpliwości. Owszem, przeszedłem tam, nie wiem, z 7-8 misji i, i jakoś nie miałem. Cierpliwości, żeby ja, to dociągnąć. Ja to do jest końca, ciekawy nie? temat, bo ja rzeczywiście chyba żadnej gry pod żadnym emulatorem nie skończyłem, bo ciągle miałem to samo wrażenie. I nawet jak chodziła pięknie i wspaniale, to samo ta myśl, że to jest emulacja, to tak tylko okej, okay, jak to fajnie chodzi, jakby zrobić benchmark, popatrzeć, mhm. pochodzić, ale żeby przechodzić, to nie, bo kurczę, to jest ciekawe, dlaczego my tak do tego podchodzimy, ale no, widzę, że nie tylko ja tak. Znaczy mam. na pewno kiedyś. Kiedyś zrobimy odcinek o emulacji też na pewno, być może też o Shaman Shape Shifterze. No ja tak nie powiem, że zupełnie żadnej nie przeszedłem, bo wspomniane tu Heroes of Might and Magic 2 to jest dla mnie tak dobra gra, że oczywiście i na Midlan X-1000 przeszedłem to już pod Dosboxem i chyba na X-5000 potem jeszcze raz przeszedłem i misję jakby Archibaldem i mm, zapomniałem, Archibald. no w każdym razie tam jest Dobry, dobry książę i, i zły masz, kampanie dobrych tak, tak. i złych. Bo przeszedłem to pod Dosboxem, ale mówię, no mimo wszystko gier, które przeszedłem pod emulatorem, nie, nie przypominam sobie, czy przeszedłem coś jeszcze, nie wykluczam, bo teraz nie będę sięgał jakoś bardzo, bardzo głęboko w pamięć, ale wydaje mi się, że Policzyć na palcach jednej ręki to jest wszystko. Na pewno agrywałem w GRC. No to jak ja tak zobaczyć, sprawdzić, jak wygląda. Jak chodzi i tak dalej. Znaczy, ja od ciebie już, żeby tak. już gnać do kolejnego miesiąca, tylko dodam, że tak. okej, okay, Arcadeówki tam przeszedłem pod maimem, okej, okay, to tak, ale takie poważniejsze, gry ani jednej. I dodam jeszcze jako ciekawostkę od siebie, że nawet mam Xboxa, tą serii S, córki przerobionego na developer mode, gdzie mhm. mogę sobie też emulatory instalować, i tam mam emulator. PlayStation 2 i moją ulubioną yy, część Mortal Kombat, czyli Shaolin Monks, który na oryginalnym playu przechodziłem setki razy. Pod emulatorem też nie potrafiłem jej przejść. Nie dlatego, że ona źle działa, świetnie działa, działa w 4K60 klatek, ale to, że to jest emulacja, już mnie jakoś blokowało. Że, no, nie wiem, no nie umiem, właśnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale to taka ciekawostka. No to. No to moja jeszcze najlepsza gra, oprócz serii Heroes of Magic, pierwszych trzech części oczywiście, to druga taka ulubiona, równorzędna, ale na zupełnie innej, zupełnie innej bajki, czyli wyścigi samochodowe, czyli Gran Turismo pod PlayStation. I właśnie też pod emulatorem PlayStation na Mizze, to Gran Turismo 2, które pomijając archaiczną grafikę, jak na dzisiejsze czasy, to dla mnie jest w ogóle najlepszą częścią z wszystkich. To tam przeszedłem 94% gry, ale te ostatnie misje, jakie tam masz, to na przykład wyścig 24 godzinny. I już nie miałem tyle cierpliwości, bo ogólnie no, Sony robiło bardzo dziwne wyzwania dla swoich graczy, bo w emulatorze w każdej chwili możesz zapisać stan gry, Ej. więc grać przez 24 dni po godzinie i na upartego. Skończysz. Ukończyć to, a na oryginalnej konsoli musiałeś usiąść, 24 ja. godziny grać, ewentualnie zrobić sobie pauzę na spanie, wpuścić pauzę i grać. Taki był hardcore, więc to przeszedł, przeszło prawdopodobnie kilku ludzi na świecie tylko w całości. A też słyszałem historię, że ktoś grał i po 18 godzinach kot mu wskoczył na jakiś przycisk reset, O ja. Tak idzie się załapiał. A ten kot żyje? O ja. Nie wiem, ale ci powiem, że ten. Że w. Ja. A weź A wytłumaczył. No, ale a propos kotów, bo obaj mamy koty. To jest z Amigowca, Akurat jeszcze w Amigę 1000, to mam tak ładnie schowaną pod biurkiem, i ona tam ma takie te przyciski mniej wrażliwe, ale X5000 stoi obok biurka na wolnym wybiegu. A w Amidze masz tak, że po prostu, zwłaszcza w X5000, że nie musisz 4 sekundy trzymać. Tylko wystarczy wcisnąć jak zwykłej tak amicy na to, przycisk off i się wyłącza. No to kot wyłączył, mój, mój, mój kot, a w zasadzie kotka, no przynajmniej z 15-20 razy i nie będę tutaj teraz z wam mówił tych słów na K i tak dalej. <laughs> jak to się robiłem także znam ten ból. Mm -hmm. No to, ale żeśmy się rozgadali. Łączymy się ze studiem tak. numer jeden. Październik 2023. Podczas targów Amiga 38, które odbyły się w dniach 7 i 8 października, miała miejsce premiera gry Rishute Proxima 3. Dystrybuowana jest w postaci pudełkowej w kilku wariantach: od 35 do nawet 50 euro, plus wysyłka, oraz cyfrowej 30 euro. W dniach 6 i 8 października 2023 roku miało miejsce amigowe wydarzenie o nazwie Amiga 38 którą rasta do rangi jednego z ważniejszych, ale nie najważniejszych, corocznych Amigowych spotkań. Skrót informacji z tego wydarzenia. Zaprezentowano nowości, jakie są planowane w nadchodzącej wersji AmigaOS 3.3. Trevor Dickenson zapowiedział na koniec grudnia 2023 roku nową wersję Enhancer 2.3. Dystrybutor Amedia France rozpoczął zbiórkę wstępnych zamówień na kompletne zestawy A1222 w cenie 1600 euro. Firma Alinea Computer prezentowała nowe produkty, które powinny już być dostępne do nabycia w ich sklepie. Zaprezentowano dla AmigaOS 4 natywną wersję gry Heretic 2. No, i oczywiście, jak w dniu poprzednim, odbyła się premiera gry ReShot Proxima 3. Markus ALB42 Sakrow przygotował nową wersję swojej quasi-przeglądarki internetowej, własnego pomysłu, znaną jako AmiFox. EnterLogic, szwedzki inżynier, stworzył płytę główną o nazwie Denise. Projekt powstał w oparciu o inżynierię wsteczną. Lecz, w stosunku do istniejących bardzo podobnych rozwiązań, nie jest on oparty na FPGA czy emulacji, lecz układach specjalizowanych. 31 października upłynął termin nadsyłania prac na konkurs Amiga Tool Jam. Każdy mógł wziąć udział w nim i w trakcie 6 miesięcy stworzyć nowe, ciekawe narzędzie dla Amiga OS. Każda z prac powinna zostać zakwalifikowana do jednej z kategorii: Tool większy program z GUI, Utility mniejszy program często bez GUI, Commodity małe narzędzie zwiększające możliwości i użyteczność systemu. Most Useless Tool program, który raczej jest ciekawostką niż użytecznym narzędziem. Other, czyli pozostałe, do których zaliczałem się na przykład skrypty Alexa. Dla zwycięzców zostały przeznaczone nagrody w postaci Checkmate A1500 Mini lub Checkmate A1500 Plus, Tank Mouse, AMIKI 12, P storm 32 Lite, trzy kopie karcianki Amiga Duel. Omniport, Scan Plus Bevision Multiport, a Mega 32, Mega Drive Gamepad z adapterem do CD32, koszulki, myszki oraz, oraz bryloki z logo konkursu. Panowie, co wy na to? Tutaj dużo się działo w październiku, ale za najważniejszą. Może nie na najważniejszą, bo ona sensu stricte może najważniejsza nie jest, ale najciekawszą jest y, płyta główna o nazwie Denis, y, która powstała w oparciu o inżynierię wsteczną, ale nie jest oparta na FPGA czy emulacji, ale na układach specjalizowanych prawdziwych. Tyle tylko, że autor dostarcza ci płytę, a ty masz sobie te prawdziwe układy zdobyć. I to jest największa wada tej płyty, i nie wiem, czy jest to w ogóle rozwiązanie sensowne, bo gdzie dzisiaj zdobędziesz oryginalną Paulę, no, czy inne układy specjalizowane. Według mnie to ma zasadność tylko w jednym przypadku, jeśli ci padnie płyta oryginalnej Amigi. I nie, I nie padną ci układy, je po prostu wylutujesz i, i, i wsadzisz w, w tą denis. Wtedy to ma sens. Inaczej sensu tego nie widzę większego. Znaczy, ja, do, ja jeszcze widzę. No, ale wiem, że. Aha, no to już oddaję tobie głos, bo wiem, że przy tej okazji chcesz też powiedzieć o konkurencyjnym rozwiązaniu, więc to tyle ode mnie. Okej, okay. no, czy rozumiem tutaj twoje obawy, ale. Pomijając fakt, że komuś padnie płyta główna i sobie po prostu chipsety i tak dalej i procka przeniesie, to wielu ludzi też podchodzi do, do tego rozwiązania w ten sposób, że mimo że mają oryginalną mamigę, która działa, no to boją się o jej archaiczność że za chwilę coś padnie. No bo tutaj masz kwestię kondensatorów rozwiązaną już na tysiąc lat. Więc po prostu sobie, no jakby, tak. modernizują swój obecny sprzęt, tak? Czyli podmieniają płytę, która ma już lat 10 na coś, co jest już w nowej technologii wykonane, w nowym druku. Więc odświeżają tą amigę. Po prostu taki upgrade nie stricte dodajmy przyspieszenia, tylko odświeżmy po prostu nasz komputer, żeby żył sobie dłużej. No i ładniej trochę, bo ta płyta rzeczywiście jest też ładniej wykonana. Niż te z lat Commodore. Ale tutaj dodam. No i, i też chyba jak, jakiś, jeśli już jakiś plus tutaj też można dodać, to fakt, że zestaw, w którego skład wchodzi płyta główna, dodatkowa płytka na chip RAM, dwa kontrolery zawierające firmware i zapewniające obsługę PC-towych klawiatur i myszy. Gdzie też jak chcesz mieć nie wiem, myszkę z do do Amigi zwykłej to musisz kupić stosowny adapter. stosowny kontroler adapter tak to to wszystko jest w cenie około 90 euro co mi się wydaje jak na Amigowe ceny jest Super. ceną dobrą nie? tak 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 i mówię no, no to takie odświeżenie sprzętu mhm. i tutaj jeszcze jako ciekawostkę dodam e, też sprzęt o którym wspominaliśmy jednym z pierwszych odcinków e, a w sierpniu 2023 został zaprezentowany Akiko 32 jak w formie laptopowej. Mało tego, zasilany sześcioma bateriami AA, że można zwykłe bateryki włożyć i sobie U. to odpalić. A jaki jest czas pracy na bateriach? Nie, nie, Podawam? autor tego nie podawał. Myślę, że tutaj też załączymy jakieś tam wizualizacje tego, bo rzeczywiście sprzęt ciekawy i oczywiście jest nie na FPGA, tylko też na e, prawdziwym. E, na prawdziwych układach Amigi CD 32, więc no, dla mnie to już w ogóle rarytas. Więc to taka ciekawostka. No tak. Nazywam się Michael Spindler i przyjechałem tutaj z Niemiec, aby pokazać wam mój przenośny komputer Akiko, który jest oparty na płycie głównej Akiko O32, która jest która ponownie bazuje na płycie głównej Amigi CD 32 z procesorem O30. I szybką pamięcią RAM, kontrolerem IDE, portem zegara, magistralą I2C. W tym przypadku płyta jest prawie ukończona, więc postanowiłem stworzyć bardziej przenośną wersję, którą mógłbym zabierać na spotkania lub gdziekolwiek indziej. I to jest obecny rezultat jako prototyp. Jest to Mini ITX, więc ma wymiary od 17 do 17 cm. Więc normalną płytę można umieścić w obudowie komputera. Po prostu usunąłem płytki z tyłu i zmieściła się w tej obudowie. Nie ma w PGA, jest prawdziwy chipset Aga, Alice, Lisa, Paula, Kiko, procesor, Kickstart, trochę pamięci RAM, więc jest to prawdziwy sprzęt, sprzęt, a nie sprzęt FPGA. Plan jest taki, aby wydać samą płytkę jako open source, a później myślę, że wydam również pliki obudowy. Aby każdy mógł coś zbudować. Ale to znowu problem z tymi układami, no ale okej. Okay. Więc możemy od razu oddać głos do studia numer 1. Tak Listopad 2023 Na forum portalu amiga.net George Walkero Sokianos przedstawił stopień zaawansowania prac dotyczący portu WebKita dla Amigo S4. Udało mu się w 99% skompilować główną bibliotekę WebCore i zaczął obecnie pracować nad wyświetlaniem strony internetowej w systemowym oknie. Według Romana Cassie Kargina jest to obecnie najtrudniejsze zadanie. Gdy George pomyślnie wyrenderuje stronę w oknie, wówczas będzie można utworzyć plik wykonywalny, który za parametr przyjmie adres URL a następnie otworzy okno z zawartością znajdującą się pod wskazanym adresem. Nie będzie to oczywiście przeglądarka internetowa, lecz coś, co pozwoli testować bibliotekę, ocenić jej prędkość działania i określić miejsca, które należy poprawić. George zasugerował również, że obecnie nadszedł właściwy moment na to, aby niezależny zespół zaczął pracować właśnie nad GUI co pozwoli obecnie zaangażowanym w temat osobom skupić się na doszlifowaniu, poprawieniu i utrzymaniu jak najbardziej aktualnej wersji biblioteki. Firma Retro Games, odpowiedzialna między innymi za A500 Mini, zamieściła na swoim kanale w serwisie YouTube krótki film z planami dotyczącymi realizacji tzw. drugiej fazy jej działań. Obejmują one m.in. wypuszczenie na rynek w czwartym kwartale 2024 roku pełnowymiarowej konsoli amigowej. Wydawnictwu Retronic specjalizującemu się w wydawaniu i reedycji znanych czasopis komputerowych z lat 80. i 90., a także gier i pokryw. Przeciwkurzowych na retrokomputery udało się pozyskać prawa do wydawania czasopism Computer Studio oraz Amiga Computer Studio od wydawnictwa CGS, Computer Graphics Studio, pana Marka Suchockiego. Pierwsze dwa numery Computer Studio z 1991 roku można już teraz zamawiać przed sprzedaży na stronie www.retronics.eu, a na kolejne edycje można zapisywać się za pośrednictwem strony internetowej. Oba numery prawdopodobnie ukażą się jeszcze w grudniu 2023 roku. Na dwa pierwsze numery Amiga Computer Studio również można zapisać się mailowo poprzez stronę internetową Retronix lub wysyłając adres na zamówienia małpa Wydawnictwo Retronix rozważa również wydanie zupełnie nowych numerów Amiga Computer Studio, lecz to wszystko zależy od zainteresowania czytelników i klientów. Firma apeluje o wspieranie jej działalności. Przy dobrych wynikach sprzedaży Computer Studio i Amiga Computer Studio jest szansa na wydanie całkowicie nowych, niepublikowanych dotąd numerów. Retronix zachęca również do polubienia strony czasopis na Facebooku, aby śledzić regularnie aktualności dotyczące dwóch jej wyżej opisanych tytułów, dostępna jest aktualizacja przeglądarki Eyebrows. Wersja 3.0 to zabieg techniczny, aby połączyć ze sobą dwa niezależnie rozwijane gałęzie 2X i 3X, co pozwoli na wprowadzenie kolejnych zmian. Dało to również szansę na premierową prezentację nowego, szybszego parsera HTML. Silnik HTML zyskał wiele usprawnień, dzięki czemu wygląd stron powinien wyglądać korzystniej. Ponadto wprowadzone obsługę ORTT dla połączeń szyfrowanych, usprawniono odtwarzanie animacji GIF, dodano obsługę dynamicznych wskaźników z AmigaOS 3.2, ujednolicono elementy GUI w zakresie korzystania z klas Enlist, Enlist 3 Prowadzono usprawnienia w oknie ustawień, zaktualizowano biblioteki odpowiedzialne za dekompresję i dekodowanie obrazów, jak również połączono osobne biblioteki do obsługi protokołów HTTP i HTTPS w jedną. Nową wersję, a także wersję demonstracyjną iBrowse można pobrać ze strony programu. Dla zarejestrowanych użytkowników iBrowse 2.5 aktualizacja jest darmowa. Przewidziane są również obniżki dla nowych osób rejestrujących program od 25 do 30% oraz dla tych, którzy aktualizują klucz rejestracyjny dla wersji starszych niż 2,5 od 30 do 35%. I jak w tym listopadzie według naszych gości? No z listopada to według nas dwa newsy dość istotne. Pierwszy to odświeżenie Amiga Computer Studio. No i drugi, aktualizacja do iBrowse, czyli przeglądarki Amigowej. No tak, y jeśli chodzi o przeglądarki, to ja chciałem tu szerzej poruszyć ten temat, bo oczywiście też y był ważny news o postępie prac nad nowoczesną przeglądarką opartą na webkicie, na Amigo S4. No przeglądarki to jest rzecz, no, nie powiem nic odkrywczego, w XXI wieku najważniejszy program dla komputera, jaki może być. Tu przy okazji tej, powiedzmy, tematu, sztucznej inteligencji, to jest masa, masa usług sieciowych, gdzie wystarczyłoby mieć porządną, nowoczesną przeglądarkę i na Amidze moglibyśmy korzystać nie tylko z tego Amiga GPT, ale też z wielu, z wielu innych usług. Więc no, przeglądarka to podstawa. No, kibicuję tutaj nowoczesnej przeglądarce te opartej na WebKicie właśnie dla Amiga S4. Wiem, że gdzieś tam były wśród widzów nadsyłane propozycje tematów, żeby omówić, więc jeśli tylko będzie coś konkretnego w tym temacie, to na pewno nie będę się uchylał i na pewno temat poruszę. Jeśli chodzi o eyebrows, no trochę nie chcę powiedzieć, że drepta w miejscu, bo jednak to aktualizacja dosyć duża, ale no, liczyłem, że będzie jednak wersja 3.0 do czegoś zobowiązywać, że będzie ta obsługa chociaż tych arkuszy CSS, chociaż być może to za mocno przymuliłoby Amigę klasyczną, ale być może można to było zrobić tak, że opcjonalnie można by było taką obsługę wyłączyć dla słabszych maszyn. W końcu to jest też kompilacja i dla Amigo S3 i dla Amigo S4, więc z jednej strony tak fajnie, fajnie, że coś się dzieje, że jednak trochę usprawnień tam było. Tak jak napisałem w swoim podsumowaniu roku na blogu, mimo wszystko jest to największa aktualizacja Eyebrows od 20 lat. Pomimo, że nie aż tak duże, jak ja bym chciał. No i fajnie, że obniżyli wreszcie cenę o te 30%, bo ta cena była moim zdaniem zabójcza, jak na web browsera. I co? I oddaję tutaj Tobie głos. Znaczy, ja tu zgadzam się jak zwykle w pełnej rozciągłości, tylko dodałbym, że. Tak samo po aktualizacji spodziewałbym się, właśnie obsługę CSS-a, ale niekoniecznie, żeby ją wyłączać, bo musimy sobie jakby też obrazować. Ja wiem, że ty jesteś użytkownikiem OS4 i dla ciebie klasyk to tam, już 100 lat temu za murzynami. Tylko, że ci ludzie, którzy na Motorola 68K używają przeglądarek, no to to są tylko ludzie, którzy mają albo Pistorma, albo Vampira, albo jakiś inny cud w FPGA, a nikt na takiej. Z prawdziwej, klasycznej między inaczej nie używa w ogóle przeglądarek, więc tutaj, ale taka opcja, żeby włączyć, wyłączyć, no, no to tak. ok. Drugim ciekawym tematem jest odświeżenie czasopism Amiga Computer Studio i Computer Studio. No i tutaj ja mam trochę mieszane uczucia, również tak jak w przypadku tych przeglądarek, jak w przypadku iBrowsa bo z jednej strony, no. Fajnie, fajnie, że jest jakaś inicjatywa, ale to jednak nie jest y, nic nowego, przynajmniej na razie. I wątpię, żeby się udało, mimo wszystko, mimo mojego optymizmu amigowego, to wątpię, żeby się tutaj udało zebrać, nie wiem, starą ekipę. Starą ekipę, która gdzieś tam by mogła w miarę pisać nowe artykuły. Tak, tak, tak. No, ja myślę, że ta stara ekipa już się rozjechała po świecie i, i szans na to nie ma. A taka reedycja nie wiem, akurat ty, ty przy okazji tego naszego odcinka, gdzie omawialiśmy czasopisma amigowe, to chwaliłeś mnie za to, że ja mam wszystkie w bardzo dobrym stanie utrzymane. Ale, akurat jeden, jedyny, który mam taki trochę lekko uszkodzony, gdzieś tam naderwana jest okładka, to jest Amiga Computer Studio 496, który akurat jest już yy, zapowiadany na stronie jako jeden z pierwszych dwóch, który ma być readycja. Więc teoretycznie mógłbym na takie coś reflektować, ale z drugiej strony, gdzieś tam w głowie mam, że to jest jednak tylko kopia, replika, a nie oryginał. I ja chyba wolę mieć ten oryginał. Z lekko, tam naderwaną przy szyciach okładką, ale mieć niż kupować jakby replikę. No oczywiście, dla kogoś, kto nie ma w ogóle oryginałów, to jest taka opcja, jakaś tam, chociaż 55 zł, no ale wiadomo, niski nakład musi kosztować. Natomiast ja, jeśli już już takie coś bym widział u siebie na półce, to bardziej wiesz, co jako coś właśnie do położenia na półce, jako zestaw. Książek grubszych w jakiejś ładnej okładce, które by zawierało całe roczniki. Pięć, sześć takich książek do no. położenia na półce, ewentualnie ładnie to wygląda. Wyjmę mam to zawsze pod ręką, jak chcę spojrzeć coś. Aha, gdzieś tam pisało w 96 roku o czymś. Nie wiem, przygotowując się do materiału naszego, czy tam do bloga, czy, czy gdzieś tam pisząc do jakiegoś czasopisma. Chcę zajrzeć do starych źródeł, odświeżyć pamięć ściągam to z półki, przeglądam rocznik 96, aha tu to było. Bo tak nawet jak ja mam spisy gdzieś tam w formie tekstowej wszystkich tych numerów, to jak ja otworzę tą swoją wielką szafę tam z tyłu, gdzie są stosy tych materiałów zanim się do tego doszukam, bo gdzieś tam na górze leży magazyn Amiga, potem to Secret, potem ACS, potem jeszcze coś, wszystko trzeba przekładać, wywalać, więc na taką jakąś formę książkową zbiorczą może wcześniej bardziej bym reflektował a coś takiego no, ciekawy no pomysł. fajna inicjatywa ale ja podziękuję no ciekawy pomysł, żeś tutaj podrzucił, bo w zasadzie troszeczkę mi argument wytrąciłeś z ręki, bo yy, znaczy ja tak samo jak ty tu mam mieszane uczucia, ale z tego względu, bo sama inicjatywa mi się podoba, jest fajna, ale właśnie ze względu na cenę niską yy, Ilość egzemplarzy i tak dalej, no ta cena będzie, jaka będzie. No to chyba według mnie no, niewykonalne. Fajne, ale niewykonalne. Nie? Nie, nie przy takim nakładzie, nie za te pieniądze, chociaż sama inicjatywa ciekawa. Ale tu właśnie ty wpadłeś na ten genialny pomysł rocznikami. No to, to by było świetne. No. I nawet niech to rzeczywiście trochę drożej kosztuje, ale o, no, to, ja bym, to ja też się podpisuję. To, Kupujemy. To no jest. Świetne. To został do Ale jeszcze tylko na ciekawostkę ostatni... dla naszych widzów zrobimy no. przebitkę. Grudzień 2023. Nalle To w dużym skrócie narzędzie emulator dla Amiga s 4. Przechwytujące próby dostępu do rejestrów układów specjalizowanych. Pierwotnie program wykrywał wyłącznie sygnały. Do układu Paula i przekierowywał je do ACHI, lecz przez ostatni rok bardzo ewoluował, obecnie wykrywając również przekierowania do Blitera i układów CIA. Przeznaczenia programu są dwa: zapewnienie działania starszych programów do działania w pełni systemowym środowisku Amiga S4, lub w ostateczności wskazanie nadal rozwijanym programom, miejsca, w którym należy eliminować objawy błędów lub braku działania. Program rozwijany jest przez Kajetana Chwal Stranda. Najnowsza wersja nosi numer 1.7. W październiku wystartowała przedsprzedaż fizycznego wydania gry Rogue Declan, o którym też mówiliśmy na naszym kanale. Dostępne są cztery wersje: kolekcjonerska, budżetowa dla CD32 oraz kolekcjonerska i budżetowa dla pozostałych Amik. Każda zawiera grę na fizycznym nośniku oraz drukowany podręcznik użytkowania. Wersja kolekcjonerska dodatkowo zawiera plakat, naklejki, brelok oraz elektroniczny dostęp do materiałów dodatkowych. Cena w zależności od wersji to od 23 do 38 euro. Michael Treblecook przygotował dla Amiga S4 nową wersję programu do konwersji plików audio-video o nazwie FFMPG. Porto Party jest na kodzie źródłowym najnowszej oficjalnej wersji rozwoju określonej mianem HIFSite. Port przeglądarki internetowej NetSurf dostępny jest w wersji 3.11. Wśród zmian wymienione jest usprawnienie w zakresie wyglądu stron korzystających z CSS Flex oraz poprawki i optymalizacji szczegółowo opisanej w historii zmian. Nowel Huno PowerPC Hodges przygotował dla Amigos S4.1 Final Edition aktualizację portu emulatora SNES 9X. Wersja oznaczona numerem 1.62.3R1 posiada najnowszą wersję silnika oraz nowe GUI oznaczone numerem 1.0.5. Użytkownicy zauważą również obsługę większej ilości plików ROM. Obsługę overscan oraz nowe ustawienia konfiguracyjne. Poprawiony został również mechanizm zapisu stanu gry. Archiwum do pobrania z OS4D Pod. Ostatni miesiąc i prosimy o ostatni komentarz z Waszej strony. No i mamy grudzień. Tutaj dla mnie zdecydowanie gra, którą też omawiałem w jednym z wcześniejszych odcinków, czyli. Rogę Deklam 0, Świetna gierka, godna polecenia. Tutaj chyba też było już mówione o, przeze mnie tyle o tej grze, właśnie w poprzednich odcinkach, ale no dla mnie najciekawszy news z tego grudnia, bo rzeczywiście gra dojechała do mety, więc super. No, ja też y, pamiętam, że jak ją omawiałeś, to też się nią tak, zainteresowałem, tak. że to była naprawdę fajna pozycja. No, ja w takim razie z pozycji fana Amiga S4, bo trochę się działo też w tym grudniu. Między innymi wyszła aktualizacja silnika FFMPG wraz z GUI, więc można sobie trochę też pokonwertować filmów, ale ja tu się jednak skupię na też oprogramowaniu rozrywkowym, czyli SNES 9X. Naprawdę świetny emulator, w ogóle emulator. Jakbym wszystkie emulatory na S4 zestawił w jednym rzędzie wszystkich różnych platform to jeśli chodzi o czytelność GUI, o, o, o stabilność, o jakby taki, takie odczucie wow to to jest dla mnie numer jeden. Chociaż można a, emulować mocniejsze maszyny niż SNES to jednak ten SNES jest jakby dla mnie tak najbardziej dopracowany jeśli chodzi o wygodę no, pod każdym względem. Tutaj też aktualizacja była dosyć fajna, bo można teraz jakby wykorzystywać, emulować gry z tymi extra chipami. Czyli na przykład można sobie pograć w Duma, który już tam gdzieś na PPA mówiono, że edycja SNESowa była najgorszą edycją Duma. No być może była, ale sam fakt, że można pograć i się o tym przekonać. Poza tym. Już po śmierci Snesa. Jest taki projekt, który jakby rozszerza jego, jego możliwości. SNES nigdy nie miał napędu CD, jak wiadomo. Oni się dogadywali z Sony, że Sony miał zrobić ten napęd. Potem Sony, Sony się poczuło oszukane. No Sony uważa, że ono się zrobiło oszukane. Powstał PlayStation, ale jest projekt gdzie ludzie po prostu jakby hakują gry i gdzieś tam dodawają dodatkowe ścieżki audio robią gry albo intra i robią gry jak mogłaby wyglądać gra na SNESA gdyby wyszła w wersji na CD. Czyli jest i ten emulator też potrafi tak jakby wirtualnego SNESA CD emulować. Ale nie będę się nad tym rozwijał, bo już mam w głowie gdzieś tam pomysł, że na moim kanale gramy na Amiga NG, ten temat właśnie dogłębnie poruszę. Więc na razie go tylko zahaczę. No i co, i na tym będziemy kończyć to podsumowanie. No, miejmy nadzieję, że na przyszły rok będzie podsumowanie jeszcze bogatsze, że będzie jeszcze więcej ciekawych rzeczy do omówienia, że ten 2024 rok no, przyniesie nam bardzo dużo powodów do zadowolenia, że i my się będziemy rozwijać dalej, że będziemy łamać kolejne bariery. No i tak zapytam ciebie na koniec, czy masz jakieś może postanowienie noworoczne? Ojej, w sumie zaskoczyłeś mnie. Nie rzucam papierosów, ale postanowieniem noworocznym na pewno jest to, żeby ten kanał dalej rozwijać, dalej iść do przodu i wiele ciekawych wywiadów przeprowadzać. No kurczę, wspaniale mi się tutaj z tobą pracuje, więc życzę sobie w tym roku jeszcze bardziej intensywnej współpracy, jeszcze więcej odcinków i jeszcze ciekawszych. I bardziej fabularyzowany, no, bo to lubię. No, aha, no to myślę, że też jest do zrealizowania. No to ja powiem o swoim postanowieniu. No obok tego, że muszę znowu parę kilo schudnąć, ale to akurat jestem spokojny o to, bo ja tak mam, że jak się zawezmę, to, to daję radę. Potem oczywiście następuje efekt jojo i znowu jest co postanawiać na kolejny rok. Ale ze stricte amigowych postanowień noworocznych to sobie jedno takie. Postanowienie, postanowiłem. Oh, ale fajnie to zabrzmiało. Postanowienie, postanowiłem. Tak, ale po naszym odcinku świątecznym z naszymi gośćmi nieocenionymi, autorami Cytadeli, to mam takie postanowienie. Chociaż, jak mówię, jak już to dzisiaj rozmawialiśmy, no raczej nie przechodzę gier na emulatorach. Ale mam zamiar przynajmniej podejść do próby przejścia ten Remonsterec. cytadeli Remonster, bo zachęciłeś mnie tym tymi opisami. Ja to tam gdzieś czytałem wątki na PPA bardziej. No czytałem, że coś się tam dzieje, ale nie wiedziałem, że to się dzieje aż tak dobrze, i że aż tyle jest ja, zmian. I to jest takie moje postanowienie, że właśnie do tej cytadeli na pewno na EUAE podejdzie. To super. No to życzę ci wytrwałości. Tak, tak, pilnuj mnie i kontroluj, i motywuj w razie jakbym zapomniał. Mm -hmm. <laughs> Powiedziałem na wizji. Okej, okay, dobra. Bo ty rozumiem, przeżyłeś tak tak, 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 tak. No, no w ogóle Remonster się fajnie przechodzi, bo teraz oryginalną cytadelę to bym musiał naprawdę trochę leków wziąć na uspokojenie zanim do tego bym podszedł, a remonster już jest właśnie, już jest tak poprawione, że to i dobrze chodzi, i ci przeciwnicy inaczej reagują, nie ma obijania się o ściany. Nie, no teraz to już... Jest... No to już wszystko rozmawialiśmy mhm. w odcinku o Cytadeli, tak, tak, tak. nie będziemy tutaj Polecam. zanudzać naszych widzów. Także dziękujemy za dziś, pozdrawiamy i szczęśliwego nowego roku. Cześć! Cześć. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.